Witajcie telewidzowie z pierwszego pełnego dnia w Peru. U nas miało być tak słodko, mieliśmy odpoczywać po tym, powiedzmy, ciężkim czasie w Nowej Zelandii, po spaniu w samochodzie. No i wybraliśmy taki hotel, który wiecie już jak się nazywa, Bayview. No miało być świetnie, okazało się, że nie ma ciepłej wody, nie ma tego, śmierdzi, dywany brudne. No i zdecydowaliśmy, że nie zostajemy tutaj dłużej. O, już nawet nasza taksówka jest. No właśnie, zmieniamy hotel. Myśleliśmy, że odpoczniemy trochę, ale nie dało się w tym hotelu. Wzięliśmy sobie taksówkę, żeby nas zawiozła do naszego następnego hotelu. Bo Marikę lombago dopadło. Tego jeszcze brakowało. Plecy wysiadły Maricy. To tak jeszcze nigdy nie było. No, coś jak ja w Nepalu. Podobnie przyjeżdżał i zastrzyk mi dawał lekarz do hotelu. 5 minut w taksówce, zapłaciliśmy 7 zł i idziemy do naszego pokoju. Marika znalazła jakieś apartamentos. Hiszpański jest coraz lepszy. Idziemy teraz do windy. 701 to jest nasz nowy apartament, tak się nazywa. Taki numer. Tutaj jest salonik. Będziemy go dzielić z jeszcze kimś. Tam właściciel mieszka sobie na górze. Tam jest kuchnia. I ktoś będzie mieszkał po drugiej stronie. A my pokój mamy tutaj. Biureczko. Dobre do pracy. Trzeba wracać do rzeczywistości, Marika. I to jest nasze łóżko. Ile za to daliśmy? Na złotówki? 78 zł. Bardzo dobra cena. Jeszcze nic nie daliśmy, trzeba zapłacić. A trzeba zapłacić. Jeszcze, no właśnie, tutaj z podatkami, oni mają jakieś świra, że nie jest to jakoś uregulowane. No i było napisane, że być może 18%, no nie mam. Póki co mamy $45 za dwie nocki, no to wyszło 178 zł. No na pewno tam było napisane, że miejscowi muszą płacić 18%. Mhm. A u nas Booking jakby nic nie chciał, więc zobaczymy jeszcze, co ta pani powie. Witajcie ponownie z tego samego dnia. My potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby się ogarnąć. Widać, jeszcze brakło. Idziemy teraz na miasto trochę. Jest u nas godzina 16, więc też dużo nie zobaczymy, bo za 2 godziny będzie zachód słońca. Ale idziemy, coś zjemy, bo my nawet dzisiaj śniadania dobrze nie zjedliśmy. Chcieliśmy odpocząć, a przez to, że musieliśmy się przeprowadzić z tamtego pokoju, no to trochę czasu nam to zeszło i dzisiejszy dzień też jest taki rozwalony. Ale mamy fajny apartament, więc zostajemy przynajmniej 2 dni w nim. Takie garposy to mi się bardziej z Meksykiem kojarzą, a nie z Peru. Widać, chyba tutaj coś było na jakichś zawodach, czy to jakieś numery były. Wpadliśmy teraz do supermarketu, jest taka ładna pogoda, lato się też tutaj zaczęło, więc pomyśleliśmy, że wypijemy sobie zimne piwo. I Marika dzisiaj wyczytała, że Lima to jest druga najdroższa stolica do mieszkania w Ameryce Południowej, zaraz po Santiago de Chile. Jak znajdę ten artykuł jeszcze raz, to przeczytam całość. Całość była po hiszpańsku, więc tylko zrozumiałam nagłówek, już nie wchodziłam, mówię, że już byłam zmęczona, ale jak dzisiaj to znajdę, to ja zapiszę na później. Będzie lista 10. Zobaczcie, taka cola 30 sol kosztuje, taka inka cola jakaś, to jest 3 pak po 3 litry, czyli 9 litrów. Tak średnio można liczyć, że 1 sol to jest 7 zł, więc powiedzmy, że to jest 1 do 1. Przy większych kwotach będzie jakaś różnica, ale tak jak jest do 5, 10, no to wielkiej różnicy nie będzie. 15 zł za czekoladę ponad. A kakao pewnie od nich. 18, 24. To jakieś lepsze. Najtańsza 5,80. Jest tutaj coś za 30 soli, tylko lekko ponad 30 zł, 42% jakaś, nie wiem, czy to jest wódka, czy jakiś taki trunek z Peru. 0,7 Smirnowa kosztuje 35 soli, to jest jakieś 37 zł, ale zobaczcie, jest i nasza krajówka wyborowa, Polish Wodka, 64, no to już wychodzi jakieś 68 zł za butelkę, 0,7. Wygląda na to, że w Peru znajdziemy lepsze pieczywo niż w tych anglosaskich krajach, gdzie tylko ta buła. Tutaj są bułki ładne, te nawet podobne takie do naszych. Na początku mówimy, co tak drogo za taką bułę, bo by wyszło ponad 8 zł, a oni sprzedają pieczywo tutaj na kilogramy. Bierzemy jedną bułkę, sprawdzimy ile wyjdzie. Ona jest lekka. O, zobaczcie, ona ma 100 gram, lekko ponad, 110 gram. 90. Złotówkę wyjdzie, no. Niecałą złotówkę. Taki ser, 9 plasterków, 180 gram, kosztuje 11 zł. Tutaj też ponoć lubią dużo kanapek zajadać i mają od razu takie zestawy. Ser i szynka od razu w jednym. Oczywiście nie może się obejść bez mięsa. Zobaczcie, jaki stek. A nawet 2 takie steki, widzicie? Dość spore. 22 sole, no to będzie jakieś 23 zł. No i oczywiście ziemniaki, bardzo ważna rzecz w moim życiu. 4 zł kosztują. No, powiem wam, drogo, jak na Peru, skąd ziemniaki pochodzą i mają tutaj mnóstwo odmian. Tak patrzę po jajkach, no i najtańsze wychodzi około złotówki jajko, więc
Kurczę, no nie mam porównania za bardzo, jak to w Polsce jest. Musielibyśmy wrócić do Polski, żeby znać te ceny, ale myślę, że teraz koło złotówki jajko też w Polsce. Ile jajko w Polsce kosztuje? No tutaj koło złotówki. No, tutaj najtańsze lekko ponad złotówkę. Pamiętacie kurczaki na Filipinach? Zobaczcie, co tutaj mamy. Tam pani szykuje cały regał kurczaków. A tu już jedna porcja się piecze. Znaczy kilka porcji. Duży piec. Nie znam tego piwa, jakiś Crystal. Flaga jest Peru, więc to pewnie lokalne piwo i kosztuje 5,50. To jest butelka 650 ml, więc no, nie taka zła cena. Jak za czasów szkoły średniej. Browar i jedna bułka. Okazało się, że dużej butelki nie mogę wziąć, bo nie mam butelki na wymianę. Takie zasady jakieś. Teraz zobaczymy, ile te małe kosztuje, bo nie było ceny. Okazało się, że ta mała butelka piwa kosztuje 4,50, więc zostaliśmy przy samej bułce. Idziemy poszukać taniej. Przyszliśmy do miejsca, gdzie wczoraj jadłem kolację. Jest nasza pani. Zaraz coś sobie wybierzemy z menu. Marika zamówiła sobie kurczaka, a ja wieprzowinę, bo nie ma steka, tak jak wczoraj był. Zobaczcie, to mój kotlet wieprzowy. 30 centów. Gracias. Mariki zestaw już jest gotowy. Pani dała takie pire, ale te pire jest takie bardzo lejące się. Jestem ciekawy smaku. Takie chyba z nim. Jak kaszka, tak? Nie robiłam z mlekiem i z wodą. Bardzo dobre? Zjadliwe. Zjadliwe, okej. Okay. To taki zestawik właśnie, ziemniaki, ryż, kurczak i jajko do tego. Tak wygląda moja porcja, no i powiem wam, kawał mięcha. Za dwa dania zapłaciliśmy 34 sole. No to powiedzmy 35 zł wyszło, może troszeczkę więcej. I jeszcze do tego kawa była. Właśnie, kawa była za 7 zł. Mniej więcej, no. Wpadliśmy jeszcze na lokalny markecik na lekkie zakupki. Kupimy jakieś koszulki. Kolega już nam wypisuje tutaj rachunek. Idziemy do kasy zapłacić. Najpierw przychodzi się do kasy, opłaca się rachunek. Pan mi dał takie dwa wypisane, widzieliście. Pani mi oddaje taki rachunek z rachunkiem, że już zapłaciłem. Dopiero idę do tego pana, który stoi na środku i mi da reklamówkę z moimi ciuchami. Na mnie już czekała reklamówka z przypiętym rachunkiem, poskładane. Marika dwie koszulki, ja jedną. Zadowolona? No i dobrze. Mari wypatrzyła jeszcze sukienkę. Płacimy tak jak wcześniej. 6 dyszek jeszcze Mariki. Sukienka kosztowała. Tu możesz rzucić mam. Jak? Zadowolona? Kapelusz i miasto? Z racji tego, że zostajemy trochę dłużej w Peru, chciałem powiedzieć w Nowej Zelandii, znowu chciałem się pomylić, bierzemy kartę SIM card w Bitpel. Mówią, że mają bardzo dobry zasięg i mają też bardzo dobrą ofertę. Zaraz wam pokażę, jak te oferty wyglądają. I zobaczcie. Tak jak wam mówiłem, przeliczajcie 1:1 nawet. No to tu będzie 60 zł bez nielimitowany internet, a właściwie o takie coś nam chodzi. Za 50 zł byłoby 200. Czyli tutaj mamy 6 zł więcej i mamy nielimitowany. Trochę się naczytaliśmy na temat tych kart i tutaj sprzedają wszędzie te karty. O, nawet tutaj mijamy teraz sklep, gdzie sprzedają. I uważajcie, bo oni naciągną was na te karty. Idźcie po prostu do sklepu z firmy, którą sobie wybierzecie. My wybraliśmy te Bitel. Ale są jeszcze chyba dwie inne, więc lepiej znaleźć sobie na Google Maps sklep, gdzie jest oficjalny i tam zrobić takie zakupy, bo będziecie mieli więcej giga za mniejsze pieniądze niż to, co oni nam chcieli wcisnąć. Zresztą porównywaliśmy, bo zrobiliśmy zdjęcie z wczoraj. No, ale to nie normalne, przecież jak byliśmy na Sri Lance, to samo pani w sieci, pani w sklepie miała o wiele gorszą ofertę, przedstawiła nam niż po jak poszliśmy do operatora. Także to jest też ważne. W Indiach też tak było. Taki chyba standard. Znaczy w Polsce można kupić play wszędzie, tak zawsze. Ale w tych krajach to lepiej pójść do oficjalnych sklepów. A my wracamy do naszego sklepu, tego, w którym byliśmy. Zrobimy sobie jakieś zakupy i będziemy gotować pewnie jakieś ziemniaki dzisiaj. Bo ziemniaki to my uwielbiamy. Ziemniaki, Mari? Ziemniaki. Będą ziemniaki pewnie z jajkiem grane. I spadamy odpoczywać, bo jeszcze nie odpoczęliśmy po tej długiej naszej podróży. Jesteśmy na zakupach i zobaczcie, tutaj też pewnie były problemy z masłem. Masło ma takie czujniki jak ciuchy, że piszczą jak się wynosi bez otworzenia. No nieźle. I to na wszystkich masłach jest pozaznaczane, pozakładane takie o. No to tym razem zaszaleliśmy z zakupami. Po drożyźnie, która była w Nowej Zelandii, teraz mamy trochę więcej. To będzie przekąska niezła do kanapek. Korzystamy z tego, że mamy kuchnię w tym naszym apartamencie i mieliśmy gotować jaja z ziemniakami, ale już nam się nie chce, bo jest późno. Robimy takie kanapki na szybko. Jajko, ser, salami kupiliśmy, też tam mamy oliwki. Czosnek. No ładnie pachnie. Tak wyglądają nasze kanapeczki. U Mariki trochę skromniej. Marika ostatnio warzywa idzie i owoce. A tak mamy jeszcze w tym apartamencie taki ładny tarasik u góry.
ładnie wszystko oświetlone. Tutaj mamy też parasol i tam też jest grill. Ładnie się trafił ten apartamencik. Mhm. Przez ostatnie dwa dni pokonaliśmy 8 stref czasowych i mamy jetlaga. Jest godzina 3, my jemy naszą kolację, spać nie możemy. Już myślałem, że Marika śpi, a Marika nie śpi, bo nie może zasnąć, wstaje, mówi kanapkę, że chce. A ja film akurat sklejałem. Mhm. Była zmęczona w ciągu dnia. Znaczy jestem nadal zmęczona, jestem potwornie zmęczona, ale no nie mogę zasnąć. Z boku na bok i po prostu przed chwilą, jak wyszłam do kuchni, tak bym była obudzona, nie wiem, jakby to środek dnia. W Nowej Zelandii jest teraz godzina 9 wieczorem, więc my dopiero się w samochodzie szykowaliśmy do spania. A my tutaj zaraz musimy wstawać. Mhm. 4 godziny? Za 4 godziny Marika ma zajęcia. Nie wiedziałam, że takie trudne będzie. Dasz radę, Marii? Dam. Witajcie, telewidzowie z peruwiańskiego apartamentu na dzielnicy Miraflores. My jesteśmy, w sumie ja dopiero wstałem, Marika już zrobiła 2 zajęcia. O, zrób dziewczyna, ale na dzisiaj koniec. Tylko 2. Więc jakby ktoś jeszcze chciał, to Marika ma wolne sloty. Żartuję. Popołudniowe, tak się teraz złożyło, no tak. Że jest teraz odwrotnie, trochę ciężej dla mnie, bo muszę rano wstawać, a dlatego no przyzwyczajona jestem. Ale tak, pracowałam w Polsce przez 2 miesiące, więc było spoko. Także masz cały dzień dla siebie później jest i... W Azji musiała pracować do 1, a tutaj musi zaczynać od 6-7 rano. Nie. Pierwszej w nocy pracować. Tak, tam do 1 w nocy, a tutaj od 6 rano. Także nie tak źle. A to jest właśnie wczorajszy nowy zakup Mariki. Jak? Marci mówi niedzielna kiecka. Niedzielna Marika do kościoła. A my, z racji tego, że mamy kuchnię, no to tutaj już są ziemniaki obrane i będziemy smażyć do tego jajka, bo to nasze ulubione danie w podróży. Jajka z ziemniakami. Do ziemniaków będzie masło i mleko, smażona cebulka z czosnkiem. Niamy! Marika już się zdążyła przebrać do obiadu. Tak wygląda nasze peruwiańsko-polskie jedzenie. To jest takie połączenie w sumie, jak jest Tex-Mex w Stanach Zjednoczonych. Takie meksykańsko-teksańskie jedzenie. Tutaj jest polper. Polsko-peruwiańskie. Wchodzę do pierwszego osiedlowego sklepu i biorę piwo, tam stoi takie duże, za 6,50 sol, czyli niecałe 7 zł. I pani najpierw kazała mi zapłacić, zobaczcie, stoi tutaj na kłódkę. Pani mówi, da resztę, dopiero otworzy mi te drzwiczki, ja będę mógł sobie wziąć zimne piwo. Poprosiłem, żeby mi pani od razu piwo otworzyła, ale jeszcze musiałem zapłacić 1 sola za butelkę. To jest lekko ponad złotówkę. No i będę wracał tą samą drogą, więc oddam, to mi pani odda siano. Właśnie byłem u fryzjera zapytać, jakie są ceny. No i 50 soli zawołali, to jest ponad 50 zł, więc takie warszawskie ceny tutaj. Tutaj na ulicach są takie budki i sprzedają różne takie przekąski. Można kupić wodę, można kupić jakieś ciastka, chipsy. Pewnie drożej niż w sklepie, ale każdy sobie dorabia. Zobaczcie, co ciekawe, tutaj kolega nakłada nowe ziemniaki do koszyków. I jest styczeń, a tutaj jest sezon na młode ziemniaki. Wszystkie bułki kosztują tyle samo. Zobaczcie, kładę na wagę. Od razu mi się cena drukuje. A wziąłem 2 rodzaje. Za 6 bułek zapłacę... O, to wychodzi 5 zł. Wczoraj widzieliśmy takie znaczniki, były na maśle. Dzisiaj widzę, że też są na czekoladzie. Witajcie, telewidzowie, w kolejnym dniu w Peru. Dzisiaj u nas na śniadanie jajówka, bułki. No bułki to jest mistrzostwo. W końcu normalne śniadanie. Tak, w końcu normalne śniadanie, dokładnie. Oliwki jeszcze, serek taki dobry odkryliśmy, herbata, kawa. No relaks, słuchajcie, relaks, to są słońce śniadania. Świeci. Tak, słońce świeci, 25 stopni chyba jest. Mm. Tego się nie spodziewałam. Trochę odpoczęliśmy po 3 dniach w Peru. Zmęczenie nas dopadło po tej długiej podróży, po tej Nowej Zelandii. Dzisiaj może coś pozjedzamy. Mam nadzieję, no. Ale mnie jeszcze zmęczenie trzyma. Jeszcze w łóżku wchodzę. Jeszcze, tak. A tu mamy takie chicosy. Hola, chicos! Jak tylko zobaczą nas, to szczekają, ale widzę, że ma ochotę dzisiaj już zamachać ogonkiem po 3 dniach. Mariczka pospała ze 3 godzinki. Ja w tym czasie przygotowałem obiad. Mamy ziemniaki, kurczaka, do tego jakieś warzywa. Jak się spało? Odespałaś? Jeszcze bym pospała. Jeszcze mało. Jeszcze ze 2 dni i dojdziesz do siebie. Oj no, tak miałam w Polsce. Tydzień potrzebowałam, spałam kiedy tylko mogłam. Ładny jetlag. No. Z
starość. Wcześniej tego nie miałam nigdy. A wcześniej nie zmieniałaś tak stref czasowych. Ale byliśmy w Meksyku przecież kiedyś też. Później nic nie było, normalnie wstawałam i jakbyśmy w Brazylii też nic nie było. A teraz w tym roku i w tamtym to ojeju, jakbym, nie wiem, no sobie mogła spać. Witajcie po całym dniu leniuchowania. Piąteczka! Wychodzimy po 18 godzinie z domu. Och, ja walczę z jetlagiem i to jest taki naprawdę, jak już wcześniej mówiłam, porządny jetlag. Mi już przeszło. Marcin, jak... Wczoraj się zrelaksowałem troszeczkę. A ja dzisiaj i naprawdę dzisiaj już całkiem inaczej się czuję. Ja zrelaksowałam się bardzo po tej 3-godzinnej drzemce i chyba wracam do siebie. Wracamy do gry jeszcze. W trakcie zapisuję film. Już chyba drugi dzień zapisujesz go i... problemy, coś mi robi telefon. Zapisuję, ciągle odrzuca. Czas przestawić się na laptopa w końcu. No właśnie, myszkę mam. I na inny program. No właśnie. Choć do tej pory było wszystko okej, no. To drugi raz tak, gdzie zapisuję, w sumie raz miałem że 2 albo 3 dni zapisywałem film, nie chciał się zapisać. Okej, idziemy dzisiaj... Zrelaksować. No to Mari, zapraszam tutaj w lewo. A, ty w tym sklepie byłeś wczoraj. Ja już tutaj panią znam. Nie będziemy kupować w markecie, bo tam drogo. Tutaj trochę drożej, ale jak mamy dać zarobić, to damy zarobić tutaj osiedlowej pani właśnie. Popatrz, wino w puszce. No widzisz. Uważaj, Mari. No jak znalazł? Nie. Wolę kawy się napić. Załapaliśmy się jeszcze na zachód słońca i tak wyglądają klify w Limie. Pięknie to wygląda. Widziałem to na zdjęciach wiele razy, na filmach. No i tutaj słońce nam zachodzi. Bardzo duży park jest tutaj wzdłuż tego wybrzeża, wzdłuż tej, też tej autostrady na dole, co tam właśnie jeszcze ją widać. Na dole, widzicie? Na środku. Póki co dla mnie to jest najpiękniejsze miasto chyba w tej podróży. O, jeszcze dużo nie widzieliśmy, ale naprawdę tutaj jest co robić. Robi klimat, te klify tutaj robią naprawdę klimat. Fajnie. I ludzie spokojni. W tym parku jest też piękna latarnia, która jeszcze działa. Świeci, zobaczcie. To kolejny park, w którym jest mnóstwo kotów. Ostatnio widzieliśmy też. I tutaj ktoś przychodzi i dokarmia te koty. Jakie one piękne są. Tak? No, niektóre takie widać, że trochę rasowe. Sierść mają taką dużą, wysoką. Szukamy poncho, bo chcemy jechać w góry. To nam takie się przydadzą. Marika mierzy właśnie swoje. Pan tutaj. A, dobry jest. Dobre miny robi. 45 zł takie poncho, ale to nam nie o to chodzi chyba nie, co? No, takie luźne, żeby ręce były właśnie. Bierzemy naszego, w sumie wydaje mi się, że pierwszego street fooda w Peru. Musieliśmy na niego trochę poczekać. I bierzemy takie kanapeczki. Marika sobie wzięła z tego, tak? Nie, z tego. Nie, ja wzięłam z czekoladą. Marika poszła na słodko, a ja biorę sobie takiego z kabanosem i serem. 4,50 to wychodzi. Ten tak samo. I patrzcie, ja patrzę tutaj, mówię, ale piec, jak na pizzę, a to taka ściema, tylko dekoracja, ten piec, a pan robi dopiero te kanapki tutaj. Pan już wyciąga nasze kanapeczki. Kabanos i moja druga, Mari. Oj, ta szyba to chyba powiększająca jest, bo tak na żywo wyglądają trochę mniej. Ja mam pasztecik, można tak to nazwać, z kabanosem. Zasusza. Kolega ma jakieś sosy? Nie ma. Suho. Suho? Nie powtórzyłbym tego, no. Mój rogal. Myślałem, że będzie więcej sera. Aha. No, mój rogal z czekoladą. Całkiem niezły w sumie jak. Jak zwykła półka z Nutellą. Czy z jakąś czekoladą. Wygląda ładnie w środku. Bardzo dobra. Słodkie. Mhm. Jak rogal. No. No jak chleb, jak jakiś tost z czekoladą. Czyli z kabanosem nie polecam. Myślę, że z serem byłoby lepsze. Dzisiaj wybieramy się do centrum Limy. Mamy stąd od nas jakieś 11 km, jest kawałek. A przez to, że jest godzina 14, zamówiliśmy sobie taksówkę, która nas tam zawiezie. A z powrotem najwyżej wrócimy na pieszo. Wcześniej wam nie podaliśmy. To jest aplikacja InDrive. Dokładnie. Jakbyście chcieli, fajna aplikacja. Różni się tym od Ubera albo innych takich, jakie są w Azji, że wygląda na to, że oni wysyłają swoją ofertę, bo oferty są od nich i różne ceny są. Na przykład teraz było 22 sole, 20, 18,5 i wy wybieracie kierowcę, którego chcecie, a nie aplikacja wam podsyła kogoś. Jedziemy już z bardzo przemiłą panią. Pani tutaj do nas gada, my tam sobie sisi. Mari coś tam kuma, ja tylko sisi. Pani na światłach chodzi i sprzedaje wodę, napoje. Dojechaliśmy już do centrum Limy za 18 soli, to wyszło niecałe 20 zł.
I od razu rzucają się w oczy piękne budynki. Zobaczcie na ten. Piękny jest. Minęliśmy już też trochę takich ładnych budyneczków. Jakie piękne miejsce w centrum Limy. Po jednej i po drugiej stronie piękne budynki. Zobaczcie na to. Wydaje wam się, że Biały Dom w Waszyngtonie to piękny budynek. Zobaczcie, jaki tutaj prezydent ma. Trochę go źle widać przez te kraty, no inaczej się go nie da nakręcić, ale jest przepiękny. Tutaj widać też straże na środku. Spróbuję złapać tych strażników między kratami, żeby ich było widać. Stoi dwóch, niedawno ich tutaj było czterech, wymieniali się. Tutaj stoi bliżej strażnik, można go lepiej nagrać. Wchodzimy do takiego typowego sklepu i zobaczcie, co nie mam. Taki dla turystów sklep. Oczywiście, ale można kupić liście koki. Nie można ich wywozić za granicę, bo są nielegalne, ale w tym kraju można je zażywać. Teraz spróbuję właśnie liście koki zielone, które widzieliście. Pytam się pana, czy mogę spróbować liście koki, a przez to, że są zmielone, on do mnie mówi tylko do buzi, nie do nosa. Cierpkie. O, to bardzo. Nie wiem, do czego porównać. Cierpki smak. Ale ponoć działają na wysokości. Jeżeli was głowa boli, jedziecie na 2, 3, 4 tysiące metrów, żujecie liście koki, ponoć pomagają. Albo pijecie z tego herbatę. Piękna bazylika z pięknymi wykończeniami. Tylko niestety jest tutaj w jakimś remoncie i dobrze tego nie widać. I tutaj też obok jakiś budynek koło tej bazyliki. O, w sumie to jest całość. Połączone. Odwiedziliśmy teraz katedrę, która się nazywała San Francisco. No i pewnie możecie skojarzyć z miastem, dużym miastem w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Już wam to kiedyś wspominałem. Nazwy są też hiszpańskie w Kalifornii, a to przez to, że Stany Zjednoczone zabrały cztery duże stany Meksykowi i dlatego te nazwy ciągle brzmią po hiszpańsku. Jak myślę o Peru, to właśnie w takim stylu mi się kojarzy Peru. Stare hiszpańskie budynki, tutaj jakieś wejście, coś sprzedają, jakieś sklepiki. Z jednej strony, czyli z tej, piękne miasto, piękna starówka, wszystko pięknie wygląda. Tutaj też jakieś ruiny wyglądają jakby niedawno odkryte, ale pewnie nie. Ale zobaczcie, co tam jest. To wygląda jak brazylijskie fawele. Jesteśmy w typowo peruwiańskim miejscu. Jest restauracja i zobaczcie, wszyscy tutaj przychodzą na pizzę. 4 złote taki kawałek. Idziemy sobie teraz takim deptakiem, rynkiem, można to tak nazwać. Muzyczka gra po jednej, po drugiej stronie. Sporo młodych ludzi. Kościoły i katedry w Limie są z tak dużym rozmachem zrobione. Tak szczegółowo jest wszystko zrobione, aż ja się zawsze zastanawiam, ile taki kościół musiał zabrać ludziom, żeby to wybudować w tamtych czasach. Ole, piękny.
Zobaczcie, tutaj jak w Indiach, kolega ma wagę i można się zważyć, jak ktoś by chciał. Pytałem go, powiedział mi 15, na tyle, co go zrozumiałem. Ale to albo ja nie znam hiszpańskiego, albo on chce ode mnie kasę wyłudzić. Po dłuższym namyśle jednak to nie było 15, tylko to było 50 centów. I to miałoby sens za zważenie się. My powoli wracamy z tego centrum. Co ci tam, Jadziu, się stało? Chciałam zarzucić sobie. Zmęczyło nas to trochę. Chcemy właśnie coś zjeść i się schłodzić trochę. I mamy pomysł na schłodzenie się. I to taki dość konkretny pomysł. No i szukamy. Jeszcze uda może nam się stolik ze słońcem znaleźć, bo zobaczcie. Jeszcze trochę. Słońce świeci. Podpytaliśmy w takiej tawernie, można tak to powiedzieć. Taki trochę bar bardziej. I litrowe piwo pan miał za 20 soli, czyli lekko ponad 20 zł. Uznaliśmy, że drogo i że kupimy gdzieś taniej w sklepie i się napijemy w parku. Wygląda na to, że trafiliśmy na jakieś strajki w stolicy Peru. Policja przygotowana, no nie za wiele tych policjantów tutaj, a ludzi też nie za dużo. Tutaj pani daje jakiś wywiad. Jak ktoś rozumie hiszpański, to sobie może przeczytać, o co chodzi. Widać, że Peruwiańczycy mają i jaja i jak trzeba, to protestują. Tutaj jakiś konkretny drugi protest, ale my już idziemy dalej. Po drodze zatrzymujemy się na street foodzie. O, Marika pyta o ser, a ja biorę ziemniaki z jajkiem. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. 3,50 taka mała porcja. I to są ziemniaki i jajko. A Marika, bierzesz też z serem? Nie, bo biały ser to jest. Aha, czyli patrz, cały ziemniak. Kurde, na Filipinach już by kosztowało 5 zł. Bo jeszcze będzie więcej, o proszę. Sporo ziemniaka i będzie do tego jajo. Jajko gotowane na twardo. O, ale ziemniaki widać, dobrze ugotowane. I to będą jakieś salsy do tego. Sól. Pani dała już mi jakieś dwa sosy i jeszcze będzie do tego chili. Chili? Crema de rocoto. Yes, si. Si, why not? Tak wygląda moje danie, w sumie z jakimiś 4 sosami i tu taka salsa z papryki chili ponoć. Marika już płaci za mnie. Tak, zasmakował ten ostry sos, mimo że z nosa cieknie, to Marcin sobie bierze dokładeczkę. Pyszny jest, ale pali. Z ziemniakami się rozejdzie trochę ten smak. Dobra, próbuję najpierw ziemniaki. Jakiś koperkowy smak. Nie jest to koper, ale taki ziołowy bardzo. Bardzo dobre ziemniaki. Danie trawione i się nazywa po prostu ziemniaki z jajkiem. A jajko jest gotowane na twardo. Jak dla mnie na plus i chętnie powtórzę. Tam były ziemniaki. Kawałeczek dalej. Pan sprzedaje jakieś... To są ziemniaki też? Właśnie, zaraz zobaczymy. Taki kotlecik z kapustą i tu jeszcze można taką salsę sobie dać Marii, jakbyś chciała, zobacz. Też jakaś pomidorowa. Ziemniaki. 3 sole. 3 złote, lekko. To coś dla mnie. Lepsze od moich jajek? O wiele lepsze. Jak smakuje? Smakuje jak smażona pyza. Jakbyście ją ugotowali i usmażyli, tylko jest trochę miększa. No i zobaczcie, jak w środku teraz wygląda. Trochę już ją tam rozczuwaliśmy. Ciasto, ziemniaki i mięso. Z jakąś cebulą i warzywami nawet. Do tego różne sosy. I ta salsa też jest ostra. Paparelena. Paparelena. Tak się nazywa ta przekąska, jak będziecie w Peru. I naprawdę polecamy. Zobaczcie, jak to świeżo wygląda. Kolega ma tutaj taki kociołek i na bieżąco smaży świeżutkie. Tam są 2 kulki. Zobaczcie, jaki budynek sądu konkretny. Niezła budowla. I ten pan policjant też ma fajną czapkę. Zobaczcie, taka biała. Trochę jak w Azji. Idziemy kawałek dalej. I pan tutaj smaży kurczaki. Pojo, skrzydełka, majoneza, ale skrzydełka same? Widzę właśnie, tu jest z bananem. Jest już nasz kurczak z ziemniakami, kolega mi tutaj jakieś sosy leje. Tartara, si. Nie wiem co to jest, ale sos tatarski może. I takie coś będzie... Keciu. No, gracias. Takie coś będzie kosztować 6 zł.
Chili? Ja. Si. My już wracamy do siebie na dzielnicę, zamówiliśmy taksówkę, wsiadamy, jedziemy, bo na światłach staliśmy.